trenera. Rozpoczął Mikołaj Stańczak. Andrzejczak po ziemi z tego rzutu wolnego w szesnastkę. Ciekawe, nieszablonowe rozwiązanie. Zablokowana próba. Teraz atak gospodarzy. Bezpośrednie zagranie w kierunku pola karnego. Przejęcie wolnego. Strzał z 15 metra. Ale jeszcze Radkiewicz do Andrzejczaka. Dwójkowo Andrzejczak z wolnym. Przedarła się Polonia lewym skrzydłem. Andrzejczak zagrywa w szesnastkę. Kto zamknie tę akcję? A ten strzał na wiwat wolny. Prostopadłe podanie. Zeidler jest w polu karnym. Zagrywa przed bramkę i świetnie na przedpolu Bartosz Szafer. Odczytał tutaj intencję. Szafer w niełatwej sytuacji. Andrzejczak wolny na jeden kontakt. Zeidler. Wszystko wyglądało ładnie. Zabrakło. Darze dzisiejszego spotkania wrócą na pierwsze miejsce tabeli. Dobre dośrodkowanie przed bramkę, ale uprzedził czujny Szafer polu karnym Chrobry 2. Dośrodkowanie w kierunku bramki, wolny, zamieszanie i wyjaśnia Prażnowski. O, błąd bramkarza na przedpolu, niewykorzystany przez Bytomian, wyjaśnia Prażnowski. Krzyknął tam Szafer, nie przechwycił piłki, nawet jej nie drasnął. Kuczera, wolny głową! Andrzejczak, strzelenie w światło bramki, był tam wolne zamieszanie, zablokowany konieczny, jeszcze Kuczera ślizgiem, ale ponad poprzeczką. Dwóch środkowych obrońców Chrobrego mogła Polonia ruszyć z liczebną przewagą, teraz podanie na pole karne i czujny. Ładnie minął Inoue, Kuczera cały czas on. Kuczera szukał takiego mierzonego strzału wewnętrzną częścią stopy, ale wykłada Norkowskiemu. Jeszcze raz Andrzejczak może teraz dobrze dograć. Znajduje drogę do siatki. Umieścił tutaj piłkę przy tym bliższym słupku. Konrad Andrzejczak i Polonia prowadzi 1-0. Konrad Andrzejczak dał wynik 1-0 gospodarzom i przy takim rezultacie Andrzejczak dokręca piłkę do bramki, no i tam z trudem Szafer. Zeidler. Piąstkowanie, choć nie najlepsze Szafera, jeszcze poprawia Radkiewicz zamieszanie w polu karnym. U siebie też z Lechią Zielona Góra 0-2 zapunktowali na wyjeździe, zapunktowali w Gorzowie. Teraz próba Radkiewicza i poprzeczka ratuje Chrobrego. Ładnie złożył się do rozegrania przed pole karne. Próba wstrzelenia, no i Giel. Jest Budzik, to już boczny sektor pola karnego. Budzik wybrał strzał z ostrego kąta, ale trafił. Któremu już się spieszy. No i Radkiewicz stanął piłce na drodze, będzie odrzutu rożnego. O, wysoką w pole karne przeciwnika. O, próba bezpośredniego strzału. Udany dribbling w polu karnym Gajdy, do grania przed bramkę. Jest piłka w siatce i to chyba zamyka to spotkanie. Kończył z najbliższej odległości z numerem 15 Dawid Krzemień. To jest koniec tego meczu 21. kolejki trzeciej ligi, trzeciej grupy. Polonia Bytom zwycięża Chrobrego 2 Głogów 2-0.